W dzisiejszym filmie będzie sam hodowca. No to tak, tu już od razu na wstępie widzimy, że ta samiczka, która była razem w klatce z tą samiczką, jedna została przeniesiona tutaj. A została tutaj przeniesiona z powodu tego, że ona, jak tam jest taka dziura w tej klatce, tam o, tam jest taka szpara, teraz nie widać, ale tam jest szpara pomiędzy ścianą a belką. I ta króliczka w nocy wyskoczyła mi tam na dach właśnie, na dach klatki. No i ja tu rano przychodzę i patrzę, że tu leżał taki kawałek siatki, starej kawałek. No i myślałem, że to mysz w pierwszej chwili. Tam leżał ten kawałek. O, tam jest. I ja myślałem, że to mysz przelatuje, a później patrzę, a tam królik wygląda rudy i cała biała była, cała okurzona normalnie od wapna była. Cała tam kurzu też było na tych klatkach. No ja i ją przesadziłem, bo tam już nie ma tej szpary. Tam już jest bo tam już nie ma szpary i ona tu zaraz będzie siedzieć, bo i tak już jak siedzi, to siedzi. Teraz sobie, nie, może teraz przejdziemy do królika. Obok tutaj jest samczyk, o, samczyk. Króliki dzisiaj miały sprzątane, także ściółka jest świeża. I teraz tak, tutaj nie ma już młodych z matką, ale to one nie zostały jeszcze sprzedane, ale niedługo już zostaną. Ale to pokażę wam w dalszej części filmu. Także teraz tak, tutaj jest samiczka, boss mieszaniec, największa samiczka w mojej hodowli, też już dzisiaj wszystkie miały sprzątane, ściółka jest świeża. Teraz przejdziemy sobie tutaj, tu jest ten samczyk. Taki. I no i tutaj jest siostra tamtej króliczki i tych samiczek, co tutaj były. No to jest siostrzyczka. Ona jest mniejsza od tamtej, co wyskoczyła z klatki. Ja nie wiem, jak ona to zrobiła. Na początku myślałem, że ona, bo któraś tam, nie wiem, ta chyba, albo tamta, chodziła do paśnika i chciała przejść do tego samczyka. Mówię, jakby przeszła, to nie wiadomo, co by się z nim stało, bo to samczyk. Dobra, teraz tutaj mamy samczyka, francuski baran czarny, ptarzełek. Do niego żadnej samiczki nie będę kupować. On będzie, jest taką maskotką podobraną, też ma ładną sprężystość sierści. Ładny królik. Teraz tutaj jest samiczka. O, taka. Leci słowo, kurczę, świeżo zamiatane. Teraz będę to podmiatać. Teraz trzeba będzie podmiatać. Świeżo zamiatane, ale już jest brudno. Dobra, to tu jest samiczka i co by o niej powiedzieć? Ona ma bardzo piękną sprężystość. Normalnie najlepszą. Ta sierść się kładzie normalnie. Jak będzie miała młode, to oby młode odziedziczyły po niej, dobra, ja zrobię krótkie cięcie, zaraz, dobra, ja już jestem, teraz tak, tutaj jest samiczka, belgijski olbrzym szary, nie ma tu o niej o czym opowiadać, tutaj jest samczyk nowozelandzki czerwony, ojciec młodych królików, nie wiem czy wam mówiłem, ale tam było ich 5 tutaj, dwa samczyki, co były, to zostały sprzedane. Nie wiem, czy mówiłem, bo... Aha, i tak w ogóle, przepraszam za tą dwutygodniową przerwę na kanale, bo no po prostu zachorowałem trochę. No, tak jakby, dobra. I teraz przejdziemy sobie do tych 3 samiczek. One są tutaj w klatce. Teraz. Takie wielkie poidło daje mi. Ale wody całego nie miały, także tyle nie wypiły. Tyle było wody. No dobra, to otworzymy sobie te samiczki. O, proszę, tutaj są te 3 samiczki, nowozelandzki czerwony.
teraz już nie idzie rozpoznać, która jest jaśniejsza, nie wiem, ta. Ale zjadły ładnie, wszystko z kafelka zjadły. Trochę słomy mało mają, ale to później się dołoży. Tu mają paśnik. Dobra, zamkniemy tutaj już. O, żeby mnie przyciął. Żadny. Dobra, i one niedługo już też idą na sprzedaż. One tu by mogły być przesadzone, no ale tu to jeszcze nie ma tych listewek. Jakby były, to wszystko by było ok, nie? No to tak, no to w tym odcinku to już by było na tyle. Jeszcze, kto by chciał być pozdrowionym w następnym filmie, to proszę pisać w komentarzu. Nie? Także kto by chciał być pozdrowiony, a jak nikt nie napisze, no to nikogo nie pozdrowię. Proste, nie? No dobra, no to w tym odcinku to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie ten film i wszystkie poprzednie, które były... No. No i co? No i to by było na tyle. Chyba wszystko. Cześć.